cały ten sport. Zaczynamy program Cały Ten Sport. Dzisiaj moim gościem, moim państwa gościem jest Koroniarz. Rzadko to mówię o piłkarzach Korony Kielce, bo jednak to są najemnicy, ale teraz wiem, że mam tutaj Koroniarza z krwi kości, który po prostu z tą Koroną Kielce urodził się w sercu, a moim gościem jest Michał Siejak. Można powiedzieć chyba twórca, a jeżeli nie, to jeden z głównych autorów telewizji internetowej kieleckiego klubu Korona TV. Witam cię, Michał. Witam serdecznie. Zanim, Michał, porozmawiamy o twojej pracy, no bo to jest główny punkt naszego dzisiejszego programu, no to musimy powiedzieć o tym, co się zdarzyło w sobotę. Korona Kielce rozgrywała swój tak naprawdę pierwszy mecz o stawkę w tym sezonie. Wyjazd do Elbląga, 1/16 finału Pucharu Polski. No ja tutaj przygotowałem sobie aż ściągawkę, bo jakbym chciał powiedzieć to wszystko z pamięci, to na pewno bym zapomniał, jak ten mecz wyglądał. Korona Kielce przede wszystkim, to jest najważniejsza informacja, wygrała 2-1, awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski, ale mecz był po prostu niesamowity. Najpierw Korona strzeliła bramkę w pierwszej połowie. Do siatki rywali trafił Michał Zieliński. No niestety, druga połowa cały czas 1-0. Końcówka spotkania i Olimpia wyrównała po bramce Lubenowa rzutu karnego. No i potrzebna była dogrywka. A w dogrywce działy się rzeczy już naprawdę z kosmosu. Jeden rzut karny dla Korony, niewykorzystany przez Krzysztofa Kiercza. Po chwili drugi rzut karny, niewykorzystany tym razem przez Tadasa Kijanskasa. Kolejna sytuacja, rzut rożny i Tadas Kijanskas zdobywa bramkę, dzięki której Korona awansuje. Warto dodać, że w tej właśnie dogrywce czerwoną kartkę zobaczył Lubenow, czyli autor bramki dla Olimpii Elbląg. No i potem po strzeleniu bramki drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Tadas Kijanskas. Także mecz, no po raz kolejny to chyba powtórzę, niesamowity. Michał, widziałeś to z trybun? Tak, dokładnie widziałem to z trybun. Ty właściwie już wszystko powiedziałeś o tym meczu, ale naprawdę z perspektywy trybun wyglądało to niesamowicie, prawdziwy horror. Dreszczowiec, nawet po meczu rozmawialiśmy z trenerem Leszkiem Ojczyńskim o tym spotkaniu, osoba, która wiadomo, jako trener zjadła zęby na piłce i sam wspominał, że takiego meczu nigdy nie widział, ale no cieszy to, że Korona zwyciężyła w tym Dreszczowcu i myślę, że jednak było to zwycięstwo zasłużone. Dzisiaj Korona trenuje, no już chyba za chwilę rozpocznie się trening, bo mieli zacząć o 17.30, no podejrzewam, że chyba najważniejszym punktem dzisiejszych zajęć to będzie trenowanie rzutów karnych, bo ta skuteczność z 11 była jednak fatalna. Tak, no myślę, że tak, tutaj Krzysiu Kierzi i Tadas Kijanskas no niestety nie strzelili tych karnych, ale tu trzeba też zwrócić uwagę na dobrą postawę bramkarza Olimpii, który bardzo sprytnie zdekoncentrował naszych zawodników przed rzutem karnym, schodząc w prawy róg, co wśród piłkarzy naprawdę wywołało różne rzeczy. No i dwaj zawodnicy Korony, którzy podchodzili do tych karnych, przed uderzeniem zwracali uwagę sędziemu na zachowanie bramkarza, ale sędzia nic sobie z tego nie robił i jak widać to wywołało wśród piłkarzy Korony popłoch. Z drugiej zaś strony przejrzałem internetowe strony, no nawet nie kibiców, nawet nie klubu z Elbląga, tylko normalnych mediów. No i praktycznie każda redakcja internetowa jakiegoś portalu z Elbląga mówiła o tym, że sędzia skrzywdził drużynę Olimpii Elbląg i tak naprawdę Korona nie zasłużyła na to zwycięstwo, no i na awans do kolejnej rundy. Zgadzasz się z tym? No ja bym się z tą opinią nie zgodził. Myślę, że to są opinie mocno na wyrost. Też również czytałem te artykuły i największy zarzut był o to, że po prostu sędzia przedłużył mecz o dodatkowe tam 2 minuty, a już samo podchodzenie do rzutów karnych właśnie te 2 minuty to trwało, więc tutaj myślę, że kibice Olimpii Elbląg nie powinni mieć pretensji, a rzuty karne podyktowane dla Korony były moim zdaniem słuszne, a można się sprzeczać, czy rzut karny dla Olimpii był właściwy w 90 minucie spotkania. No to jeden mecz o punkty za nami, przed nami kolejne. Zaczynamy T-Mobile Ekstraklasę w niedzielę. Korona Kielce zagra z Legią Warszawa na wyjeździe. To spotkanie o godzinie 17. Ja już teraz zapraszam do Radia Plus Kielce na bezpośrednią transmisję z tego meczu. Na miejscu będą Mateusz Żelazny i Maciej Urban. Mamy nadzieję, że będą mogli dużo razy krzyczeć gol po bramkach złocisto-krwistych. Ale my nie o tym powiemy, bo ty już na Łazienkowskiej byłeś wczoraj. Mecz o Super Puchar Polski. Spotkanie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław i chyba wynik zaskakujący, bo po rzutach karnych ten Super Puchar trafił jednak do piłkarzy Wrocławia. Tak, dokładnie tak. Był to mecz o Super Puchar, ale z perspektywy trybun wyglądało to na sparing. Już podczas meczu z Olimpią Elbląg myślę, że była dużo lepsza atmosfera. Nie wiem, czy jest sens rozgrywania właśnie takich spotkań, ale to już sprawa ekstraklasy. Co do samego spotkania, no cóż, Legia Warszawa moim zdaniem była drużyną lepszą. Widać było, że w ofensywie przede wszystkim mają dużo do zaprezentowania.
i Korona będzie miała ciężką przeprawę, ale myślę, że tego wszyscy się spodziewamy, jadąc do Warszawy. No właśnie, przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że Korona Kielce no, nie lubi grać na Łazienkowskiej, nigdy tam nie wygrała. Bardzo ciężko nam tam o jakiekolwiek punkty, nawet o jakiekolwiek bramki. No miejmy nadzieję, że jednak teraz w tej pierwszej kolejce koroniarze przełamią tą pewną niemoc i pokażą się z dobrej strony, w to wierzymy. Dokładnie, pamiętamy w tamtym sezonie również nikt w Koronę nie wierzył podczas meczu z Krakowią. Każdy nas skreślał, a tak naprawdę był to jeden z najlepszych meczów Korony w sezonie i wtedy się narodziła ta waleczna Korona. Dobrze, no to teraz przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy, to co zapowiadałem na samym początku. Ja tak od razu muszę naszych słuchaczy przeprosić, bo wiem, że to niekulturalnie mówić do swoich gości po pseudonimie. Siejem, znamy się już tak długo, że naturalnym jest dla mnie, gdy mówię do niego Siejo, a nie Michał po prostu. Także Siejo, powiedz mi, jak to jest dzień w dzień latać za 30 facetami, nagrywać ich z każdej pozycji, nawet wchodzić im do szatni, czyli do tak naprawdę intymnego miejsca dla drużyny. No dokładnie tak, ale myślę, że dla kibica Korony, który jest mocno związany z tą drużyną, jest to bardzo fajne przeżycie i myślę, że o to właśnie w tym chodzi w zawodzie, żeby i filmować, i czerpać z tego przyjemność. No właśnie, nie chcę tutaj, żebyś ty to oceniał, bo pewnie będzie ci nieswojo, natomiast ja mogę to powiedzieć jasno i stanowczo, że Korona Kielce posiada jedną z najlepszych internetowych telewizji klubowych, właśnie stworzoną tak naprawdę za bardzo małe środki finansowe, a daje to efekt niesamowity, bo ta więź między kibicami a piłkarzami dzięki temu rośnie. Dokładnie, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że myślę, że tego powiedzmy fenomenu Korona TV nie byłoby, gdyby nie właśnie postawa piłkarzy, którzy bardzo identyfikują się z kibicami, z klubem i to naprawdę przekłada się również na wyniki i również na moje filmy, które tworzę. No właśnie, bo patrząc na te filmy, zresztą polecamy je w tym momencie, wszystkie te filmy możecie znaleźć na stronie oficjalnej klubu korona-kielce.pl. Oglądamy te filmy i przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to nie jest sztuczne, że to naprawdę tak wygląda to życie, że piłkarze nie kłamią, nie grają, nie wcielają się w rolę jakichś aktorów, tylko pokazują samych siebie i widać, że ta atmosfera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ja, powiem Boże, nigdy piłkarzom nie mówię, co oni mają robić przed kamerą, są jak najbardziej naturalni i tu za przykład mogę podać film z obozu w Jarocinie. Był to film Jeden dzień z życia koroniarza, w którym no, kamera dosłownie krok w krok podążała za piłkarzami Korony, a no, piłkarze dali radę, a też również inni zawodnicy, widząc, że są, że ja obserwuję tych jednych piłkarzy, to robili sobie różne żarty przed kamerą. Tutaj przykład Aleksandra Wukowicza i Tomasza Lisowskiego, który nakładał sobie obiad i słynny cytat Wukowicza, który powiedział, że jak Tomek nie zje, to tak jakby cała drużyna nie zjadła. Zresztą tych fajnych momentów właśnie ze zgrupowania Korony Kielce, letniego zgrupowania, było więcej, ale o nich opowiem po krótkiej przerwie. Moim gościem jest Michał Siejak, autor, twórca Korona TV. Taki jest sport w Radiu Plus. Sport w Radiu Plus. Wracamy do rozmowy z Michałem Siejem Siejakiem, autorem Korona TV. Mówiliśmy o tym, co działo się na zgrupowaniu. Tam byłeś z piłkarzami 24 godziny na dobę. No i niektórzy piłkarze tak dobrze się poczuli w obecności kamery, że nawet zostawili piłkę na boisku, a sami wzięli mikrofon do ręki. Tak, Paweł Goleński już wcześniej przejawiał takie, bym powiedział, inklinacje do bycia dziennikarzem. Na jednym z treningów rozpoczynających sezon, były to badania wytrzymałościowe, Paweł sam z siebie po prostu wziął mikrofon w rękę i rozpoczął wywiad z Bartkiem Michalskim, jednym z najmłodszych zawodników Korony, i postanowiliśmy, że powtórzymy ten manewr na obozie. Wyszło jak wyszło, myślę, że efekt był znakomity, bo cała Polska po prostu była zafascynowana zdolnościami Pawła i myślę, że być może kiedyś jeszcze Paweł wystąpi w tej roli. Mówiłeś o tym, że piłkarze dobrze czują się w obecności kamery, ale myślę, że oni też zaakceptowali ciebie jako członka tej drużyny. No samo to, że Maciej Korzem i Kamil Kuzera pozwolili ci wejść do swojego pokoju i nagrywać ich o 7 rano bodajże, gdy wstają z łóżek, to jest dowód najwyższego zaufania. Dokładnie. Myślę, że tutaj z piłkarzami nie ma większego problemu, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Drużyna jest naprawdę w porządku. Nie ma żadnej gwiazdy. W cudzysłowie, każdy jest sobą i o to w tym wszystkim się chodzi. Ty do Korony trafiłeś ze względu na to, że już wcześniej jako kibic robiłeś właśnie takie filmy amatorskie.
No, ale jestem ciekaw twojej oceny. Ja na przykład, gdy czytam swoje teksty pisane kilka lat temu, to potem nie mogę na nie patrzeć. Uważam, że są po prostu beznadziejne i że można było je napisać w zupełnie inny sposób. Ty dzisiaj obserwujesz pewnie swoje filmy, które robiłeś na początku, przygody z kamerą i z programem do montażu. I jaką masz ich ocenę? No tak, wiadomo, że im wcześniej, tym te filmy były gorsze, ale z miesiąca na miesiąc starałem się poprawiać wszystko to, co robię właśnie z montażem filmów. No i myślę, że w miarę to dobrze wygląda. Kibice Korony chwalą materiały, a ja też czasem się nawet dziwię, bo wrzucając niektóre filmiki uważam, że wyszły one dość słabo, a tu widzę, że jednak fanom Korony dalej się to podoba, więc to powinno się podobać kibicom, a nie mnie, tak uważam. Zresztą nie tylko fanom Korony się podoba to, co robisz. Ostatnia scenka, gdy do Kielc przyjechała drużyna Widzewa Łódź, a wraz z Widzewem kilkuset kibiców tej drużyny. No i nagle usłyszałeś z trybun podobno: siejo, kręć mnie tylko dobrze. Dokładnie, było tak. Właśnie bębniarz Widzewa Łódź kilkukrotnie wzywał mnie na rozgrzewce. Ja początkowo udawałem, że nie słyszę, ale już w końcu musiałem się odwrócić. Spojrzałem się i faktycznie kibice Widzewa mnie rozpoznali. Myślałem, że powiedzą jakiś dziwny tekst, ale bardzo wszystko było miło, sympatycznie powiedzieli, żebym ich filmował, pokazał z dobrej strony. No i bardzo miłe wydarzenie. Mam nadzieję, że się nie obrazisz ze względu na to, co teraz powiem, ale myślę, że zadowalasz nie tylko kibiców, ale też po części piłkarzy. No nie wszyscy wiedzą o tym, że przygotowujesz i ściśle współpracujesz z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim. Współpraca ta wygląda w ten sposób, że dla drużyny przygotowujesz filmy motywacyjne, czyli coś, co ma dodatkowo zmobilizować piłkarzy przed meczem. Wiem, że nie lubisz o tym mówić, że twoje filmy przynoszą wielkie efekty na boisku i że tak naprawdę wszystko w nogach zawodników, ale fakty są takie, że po twoich filmach piłkarze rzadko przegrywali. No, wiedziałem, że ta skromność się pojawi. Dokładnie, no, w tym względzie akurat jestem bardzo skromny, bo tu największa rola jest piłkarzy. Jedyne co to mogę powiedzieć, że mi największą satysfakcję przyniósł film motywacyjny przed Wisłą Kraków, który po prostu wszystko wyszło tak, jak być powinno. I wszystko wyszło tak, jak być powinno po meczu, chociaż no można tutaj też dyskutować, bo emocje po ostatnim gwizdku sędziego też były ogromne. I to jest tak naprawdę piękna sytuacja, o niej muszę chwilę opowiedzieć. To wyglądało w ten sposób, że ochrona nie chciała was wpuścić, Korony TV, do szatni zawodników, którzy cieszyli się po zwycięstwie, co tak naprawdę jest niezgodne z regulaminem Ekstraklasy, bo telewizja klubowa może wchodzić wszędzie, po całym budynku klubowym, po wszystkich szatniach. I wtedy wydarzyła się taka sytuacja, że waszej obronie stanęli piłkarze. Ty to wszystko nagrywałeś, tam Zbigniew Małkowski, bramkarz drużyny, długo rozmawiał z ochroną. Potem, mimo tego, że weszliście już tak się z szatni, no to jeszcze ogromne emocje, niestety kolejne niemiłe rozmowy z ochroniarzami. I chyba takie sytuacje, no po części może są fajne, tak, tutaj z perspektywy czasu, ale tam w trakcie tego meczu raczej nie było ci zbyt miło. Tak, w trakcie całego meczu nie było mi zbyt miło. Muszę tutaj też wspomnieć o samym spotkaniu, bo w drugiej połowie stałem za bramką kibiców Wisły Kraków i no było bardzo, że tak powiemy, czasami nawet groźnie, bo każde moje odwrócenie się w stronę kibiców Wisły było kwitowane opluwaniem, rzucaniem zapalniczkami, więc no to rzadko spotykany widok na polskich stadionach, nawet na stadionach, nie wiem, byłem na Legii Warszawa, czy na Śląsku Wrocław, czy innych drużynach, które też tam z Koroną niezbyt dobrze żyją, a takich sytuacji nie było. Co do samej akcji tam już pod szatnią, no to myślę, że to pokazuje właśnie ten charakter piłkarzy, którzy stanęli w naszej obronie i jak widać był bardzo fajny materiał z tego całego wydarzenia. Chwała piłkarzom za taką postawę. Ja pamiętam, co wtedy po tym meczu i po tej całej sytuacji wypisywali kibice w całej Polsce i tak przed oczami mam obrazek jednego tekstu kibica Lecha Poznań. Było pod ogromnym wrażeniem właśnie zachowania piłkarzy Korony Kielce i mówił, że jakby się tak Lechici zachowali, to on byłby w totalnym szoku. No tak, kibice drużyn, polskich drużyn, był taki moment, w którym właśnie co mecz praktycznie nasze filmy były wrzucane na ich fora internetowe i z podziwem komentowane właśnie ze względu na naszych zawodników, którzy wykazują się takim, a nie innym zachowaniem, które jest rzadko widziane wśród innych piłkarzy. Podpatrujesz inne telewizje klubowe albo w ogóle inne telewizje, inne materiały audiowizualne? Może masz jakieś osoby, które cię inspirują do działania? Raczej staram się nie podpatrywać innych telewizji. Wiadomo, gdzieś tam kątem oka zawsze się rzuci, zobaczy, jak to wygląda w innych klubach.
Czy są jakieś osoby, które mnie inspirują? Myślę, że nie, ale na pewno są osoby, które ich upublicznienie w filmiku powoduje to, że film jest po prostu częściej komentowany. Na przykład ostatnio była taka sytuacja na prezentacji drużyny, w którym wrzuciłem jednego z dziennikarzy kieleckich, Bogdana Cisaka. Dodajemy, że dość charakterystycznego i kibice Korony od razu wychwycili ten moment, właśnie chwaląc Bogdana, gratulując mu i myślę, że właśnie tak, wiele jest takich osób, czy też również, jeśli wrzucam ładne dziewczyny do filmów, to również jest to bardzo często komentowane. To my pozdrawiamy kolegę Bogdana, a jednocześnie dziękuję Ci za to, że mnie też rzuciłeś do ostatniego filmiku z prezentacji. Co prawda ledwo mnie widać, ale ładnie tam macham do wszystkich, którzy oglądają ten filmik, także polecam go serdecznie, można go zobaczyć na stronie korona-kielce.pl. Ja chciałem jeszcze tak dodać na samo już zakończenie, że to, jakim Michał Siejo jest kibicem i tak naprawdę jak mocno jest związany z kieleckim klubem, widać chociażby po jego wyglądzie. Wy tego nie możecie zobaczyć, ja to widzę. Dzisiaj do studia Radia Plus Kielce przyszedł w bluzie czerwonej z napisem żółtym Korona Kielce. Także widać, że utożsamia się z tym klubem w każdej sytuacji. No zresztą reprezentuje dzisiaj tą drużynę u nas w studiu. Michał, bardzo Ci serdecznie dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Oczywiście życzę Ci wszystkiego dobrego, kolejnych świetnych filmów, które będą cieszyć nasze oko, a Wy zostańcie z nami. Zaraz wracamy do programu Cały Ten Sport. Taki jest sport w Radiu Plus.